Siemaneczko Agrecha, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na turniej rycerski na cześć mojego suba tieru drugiego na Twitchu, Exogenesica. Powalczą go Zozol i Dark Shooter. Widzę, że są to dosyć ciekawe deki, prawdopodobnie Jade Druid kontra bardzo możliwe, że Kelesef Druid. Ale jeszcze nie chcę tutaj oceniać, bo jest Mind Control. Mind Control tech tam pokazany. O, jakiś Primordial Drake. Zapomniany w obecnej mecie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest Coin do Wild Growth, a jest to niewątpliwie o wiele bardziej skillowy druid u Dark Shootera. Zozol zaś, no, może narzekać na rękę. Ręka jest bardzo, bardzo przeciętna. Hero Power w drugiej to nie jest to, co chciał zagrywać. On wolał tego Wild Growtha. Zaś Dark Shooter już mu odlatuje. Pytanie, czy zdecyduje się na Wild Growtha, czy dogra po prostu On Curve Tark Reapera. Według mnie powinien zdecydować się na Wild Growtha. Już wchodzi Jade Idol w stół. Jest i Wild Growth. Poprawnie wszystko. Oczywiście nie ma follow-upu na następne tury. Nie ma jakiegoś Nourisha. Brak Ultimate Infestation. Pamiętamy niewątpliwie finał Mistrzostw Świata 2017 roku, które rozgrywały się w styczniu 2018, gdzie w decydującym meczu na 3-2 z sytuacji, w której był 0-2, Tom walcząc w finale kipnął w mirror meczu druidów Ultimate Infestation, po czym dobrał na spokojnie sobie rampę. Jak nigdy nic, bez coina, można. Ciekawe, czy Zozol uczyniłby tak samo. No, rampy dobierać to on nie potrafi. Dark Shooter już mu pokazał, gdzie raki zimują, jeżeli chodzi o liczbę kryształów. Draw a card, jasne. No i co? I prawdopodobnie tylko Aya już będzie miała Jade 2-2. Pojawił się Malfurion the Poseidon po stronie Zozola. Więc kto więcej Jade'ów stworzy w tym matchupie, ten go wygra. Ale u Dark Shootera jest jeszcze Mind Control tech, którego widzieliśmy wcześniej. Bardzo ciekawy. No, ponarzekaliśmy i dostaliśmy. Czy ta rampa nie jest przypadkiem spóźniona? Czy on musi się już bronić golemem z Jasper Spellstone'em w to miejsce? A może jednak Spellbreaker ze Spellstone'em? Sądzę, że Spellbreaker plus Spellstone daje mu więcej opcji, bowiem nie może dopuścić do sytuacji, w której przeciwnik ucieka mu z ilością Jade'ów. Ale raczej Kelesef Druidem to on nie jest. Źle oceniłem deck. Więc po prostu mirror Jade'ów, no nie? Tylko, że Primordial Drake. Ciekawa wersja niewątpliwie u shootera. Coś tam innego. Zozol decyduje się na Spellbreakera. Normalnie jakby mnie usłyszał. Następnie Leather Jasper Spellstone, albo prawdopodobnie po prostu przeanalizował bardziej sytuację. Chłopaki mi tutaj potwierdzali hashtag honor, więc nie podglądają. Oczywiście, no to jest zabawa, tak? Można tutaj wygrać jakieś nagrody, ale akurat w tym turnieju oszukiwanie i podglądanie w ręce przeciwnika, no nie miałyby sensu, bo ten turniej na cześć Exogenesica jest turniejem tieru drugiego, czyli osoba wygrywająca i przegrywająca mają dostęp do wykrzyknik nagrody na moim Twitchacie, co oznacza, że walczą taki mecz bardziej pokazowy niż o jakieś nagrody, tak? Przy subie tieru trzeciego również jest taka możliwość, ale sub tieru trzeciego często rzuca to wyzwanie mi. Subskrybując mój kanał na Twitchu właśnie subem tieru trzeciego, masz możliwość po prostu powalczenia ze streamerem. Co za tym idzie, często moi subskrybenci sobie mówią: dobra, Agra, rękawica rzucona, walczymy. No, na ten moment chyba jest 6-3 dla Agra Vayna, więc aż tak łatwo ze mną nie macie. No, a tymczasem wróćmy do gry. Zozol powinien zdecydować się według mnie na rzucenie Jade Behemota. Jednak czy swipe nie byłby lepszy? Swipe w to miejsce z Trade'em i Hero Power'em skraca board do jednostek mających 5 ataku. Jednak decyduje się na Spreading Plague, która też jest takim safe play'em. Niewątpliwie Primordial Drake tutaj zaskoczy Zozola i może porobić niezłe obrażenia po tych małych szkrabach, ale zdecydowanie top deck
top deck Behemota jest o wiele lepszy. Więcej Jade'ów, większa presja. Kto ma większe Jade'y, po prostu wygrywa. Kto ma większego Jade'a, wygrywa. Ewidentnie. Wygrywa ten, kto ma większego Jade'a. Malfurion w 7 turę może być spoko. Z kolei Fandral podparty jakimś Wild Growth'em. Kto wie. Może Iron Lord Golem. No trudna decyzja. Bardzo trudna decyzja. Przeciwnik odjeżdża z Zolowi. Musi go ścigać. Musi go ścigać. Właśnie czat mi tutaj wyzwania już rzuca, poczekaj do następnego miesiąca. Agra Sword, Agra Shield. No, zapraszam, zapraszam kochani, bawcie się, przecież to wszystko po to tutaj jest. Mój stream, nie tylko jakieś walory edukacyjne, staram się przemycać, czy też dobrą muzykę, ale również entertaining, tak, jakaś zabawa zawsze też jest na propsie. No i zdecydował się na swipe'a, co mnie troszkę dziwi, bo swipe nie otwiera mu zbyt dużo możliwości. Po prostu skraca board. No ale chciał już też się zrampić i otwiera mu to Ultimate Infestation na następną turę. Co może być dobrą opcją, ale top deck po stronie shootera. Uch. To Ultimate Infestation. Ojojoj. Piękna sprawa, piękny czar, naprawdę dużo daje. Pamiętacie jak wyszedł... Wyszedł właśnie dodatek wprowadzający Ultimate Infestation i dwa tygodnie po tym, jak ludzie zaczęli narzekać, że hej, ta karta jest broken, za silna. Blizzard odpowiedział, hej, no nie znerfimy jej. Zdajemy sobie sprawę, że ona jest bardzo silna, że power level tej karty jest super, ale nie znerfimy jej, bo mamy do niej sentyment. No mój sentyment do tej karty jest niewątpliwie wielki, bowiem wygrała nie jeden pojedynek. Policzono, że 70% meczy, w których zagrano Ultimate Infestation, przez druidów jest wygrywane. To chyba też o tym świadczy, że ta karta naprawdę jest bardzo silna. Może powinna mieć na przykład czwórkę? Też byłaby grana. 4 damage, draw 4 karty, stwórz gula 4-4 i daj armoru sobie 4. Też bym grał. Nie pojmuję tych zagrań. Przedrawował sobie idola. Tutaj był twing. No troszkę mi odlecieli tutaj z mindsetem gracze. Dobrze, że Dark Shooter ma dużo jade'ów. Bardzo możliwe, że to się po prostu szybko skończy dzięki tym jade'om. Zozol nie decyduje się na swipe'a. Wolał zasłonić się małym tontem 3-6. No dobra. Aukcjonier, który do Jade Idola tutaj może podziałać całkiem srogo. Wtasowanie i jest jeszcze kolejny Jadzik dobrany. Wyśmienicie, to jest właśnie to, co tutaj chciał Dark Shooter osiągnąć. Stworzyć dużą liczbę Jade'ów albo dobrać dużo Jade Idoli. Raf pomoże, mamy jeszcze RFN Scales, które też mogą dodać kartę. Bardzo dobrze to wygląda. Czy nie lepiej byłoby tutaj scalesować? Owszem, wyjście poza zasięg swipe'a, ale 3-5 lepiej się będzie bił, 4-6 lepiej by się bił z Ajo. No nie wiem, czy to była mądra decyzja. Niewątpliwie Zozol ma teraz duży orzech do zgryzienia. Może wyjść z Branching Pathsów, plus do tego Oaken Samonsy, chociaż nie wiem, czy ma jeszcze jednego 3-6 tonta do zagrania. Na pewno jednego zagrywał. Jade Behemoth do swipe'a w Gadgetona. Gadgeton jest jego must have targetem. Musi się nim zainteresować. Pytanie, czy on ma opcję zabicia go. Swipe z Hero Powerem? Owszem. Ale czy to nie będzie zbyt dużo obrażeń? Widzimy u shootera już 8 obrażeń w postaci normalnej kanoniady. Tutaj wielka armata zostanie wyciągnięta przeciwko Zozolowi i go rozstrzela. Więc swipe i Hero Power, owszem, jasne, spoko, świetnie, ale co dalej? Czy na przykład 12 armoru z pasów? Czy on to policzy? Czy będzie grał wokół dwóch swipe'ów? Nie, po prostu. Oaken Samonsy. I liczy na drop 3-6 toncika. Fandrala ma na ręku, więc bardzo możliwe, że nic tam więcej się nie zachowało. Jest to już jego drugi Ironwood Golem. Wszystko jak najbardziej poprawnie. Tymczasem kolejna karta spalona. Niewątpliwie boli go to.
Tworzenie większej ilości jade'ów. Dokładnie tak. To jest ten gameplan, który powinien być po stronie shootera. U Zozora są jade'y, dopiero teraz 3-3 nadchodzi kolejne. A on już wchodzi w 7-7 przy następnym tworzeniu jade'a, więc... Seems good. Och, ale po co to Hero Power? Aj, najpierw zagrał Hero Power, on to zastakował. Dogranie według mnie Jade Idola byłoby o wiele lepsze. 7-7 w stół i możliwość zabicia przeciwnika bardzo szybka. Czy Fandral plus Jade Behemoth nie oznaczałby śmierć? Czy on już musi zagrywać teraz Malfuriona? Chyba tak, chyba to jest Malfurion. Ale przed tym dobrałbym kartę z Wild Growth'a. Ewentualnie nastakowałbym sobie 3 armora. Z drugiej strony, zagranie Jade Behemotha i podwójnie Wild Growth'a też jest spoko. Jednak decyduje się na Malfuriona, później Fandral będzie miał od razu Hero Power podwójnie stakowane i atak, i armor, więc całkiem solidnie, ale wow! Wow! No nie spodziewałem się do pajączków. Jest 9 obrażeń, plus 6, daje 15, to jest lethal. Pytanie, czy shooter go nie zmisuje. Ależ Zozo sobie przegrał mecz. Cóż tu się dzieje? GG, well played. Turniej rycerski na cześć Exogenesica, mojego subskrybenta tieru drugiego, wygrywa X-Dark Shooter. Serdecznie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Nie zapomnij zasubskrybować, zostawić łapkę, jeżeli Ci się podobało. W dół też może być, jeżeli się nie podobało. Ważne, że jesteście i że oglądacie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.